Czy to, co ja mówię, jest radykalne? Zależy, co dla kogo jest radykalne. W latach 60. protestancki teolog Wilfrid Catwell Smith mówił, żeby zrezygnować w ogóle ze słowa religia. Dietrich Bonhoeffer, którego biografia, postać jest w ogóle warta osobnego potraktowania, zamordowany przez nazistów w 1945 roku, postulował tak zwane chrześcijaństwo bezreligijne. Tak? Zresztą sam był uczniem wybitnego protestanckiego teologa Karla Bartha, który przeciwstawił religię wierze. Religia to jest właśnie, co ja bym też krytykowała, rytuał, magia, ofiara. Natomiast wiara to jest decyzja. To jest prawda Ewangelii. Da? Ja może tylko tak króciutko o postulatach Bonhoeffera. Kościół ma całą własność oddać cierpiącym. Całą. Wszystko. Nie, że ktoś tam sobie kupi tańszy samochód, a ktoś ubierze stare buty. To w ogóle nie o to chodzi. Wszystko ma oddać. Księża mają żyć tylko z drobnych składek i pracować w świeckich zawodach. Mają się utrzymywać. Kościół ma brać udział w rozwiązywaniu problemów społecznych, owszem, ale nie rozkazując, tylko służąc i pomagając. Całkowity pacyfizm. Ludzie Kościoła mają żyć całkowicie dla drugiej osoby. Znaczy właśnie w drugiej osobie manifestuje się Chrystus. Sprawy teologiczne są jakieś wielkie sprawy, trzeba po prostu drugiemu pomagać. Tak jak jest zresztą w Dżumie, o której dzisiaj była mowa, dzieło Dżumy Camus. Nie jest możliwa sprzedaż sakramentów. Jest nawet taki serwis w Polsce, cołaska.pl, gdzie można zapoznać się, jak ile kosztuje biznes religijny w Polsce, jak to wszystko funkcjonuje. Więc co? Chrześcijaństwo nie może być instytucją, oczywiście, nie może być nawet religią. Bo stało się religią dzięki polityce i przemocy. Kiedy jednak religia i instytucja się umocniły, okazało się, że tam nie ma doświadczenia duchowego. Można się też zapytać, jak to wszystko wygląda z punktu widzenia na przykład samego Jezusa. No tutaj wiele rzeczy można by przytoczyć. Wydaje się, że Jezus był przeciwko aparatowi władzy, przeciwko kapłanom, jak się czyta jego wypowiedzi. Prawda? Wybrał sobie na przykład tylko 12 pomocników. Nie 500, tylko 12. Albo na przykład mówił, gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Zawsze domagał się miłości i wiary, a nie sformalizowanych instytucji religijnych. Na przykład w rozmowie z Samarytanką mówi, Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu oddawać w duchu, w prawdzie. Mówi o prawdzie, mówi o duchu, nie mówi o instytucji, nie mówi o żadnej religii. Albo mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nie żyję. Dwie minuty? Albo porównuje Królestwo Boże do zaczynu. Do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który niewiasta pewna wzięła, rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. Tak? Chodzi o to, że Kościół ma być mały, tylko mała część zakwasu zakwasza cały zaczyn. Teraz mój koan filozoficzny dla Państwa. Czy z jezusowego punktu widzenia to, czy Kościół będzie trwał, czy się rozpadnie, czy religia chrześcijańska się zmarginalizuje, czy nie, czy to w ogóle ma znaczenie? Taki mój koan. Może jeszcze tylko wspomnę, że takie hasło śmierć Boga, sprawa polska, bo ciekawe jest, jak to się ma do świadomości Polaków, prawda? Mamy duży wpływ Kościoła na życie społeczne, ale wydaje mi się, że tylko w sferze symbolicznej i politycznej, natomiast nie w sferze duchowej, tak? Nowoczesna kultura europejska to nie jest kultura katolicka z pewnością, to jest kultura zrodzona w dobie reformacji, czyli co? Oparta w swoim źródle na pluralizmie światopoglądowym, dystansie do instytucji Kościoła, dystansie do jedynych i zawsze słusznych poglądów. Nie ma miejsca na papierski dwór monarszy, nie ma miejsca na władców kapłanów świeckich poddanych, nie ma modelu jednej religijności. Pytanie, koan, czy Polacy są przygotowani do mierzenia się z ideą duchowego rozpadu religii, czy właśnie śmierci Boga, jedynej dzisiaj dostępnej formy Boga, duchowości. Czy Polacy są na to gotowi? Już podsumuję. Czym jest religia? Moja definicja religii. Religia to narzędzie, to radzenie sobie w środowisku, w którym Bóg nie może żyć. Śmierć Boga jest przyjazne dla kogoś, to jest hasło otwierające komuś świadomość, jeśli ktoś pamięta o tym, że w Biblii Bóg jest przedstawiony jako ten, który jest. Koniec. No. Najgorszą formą śmierci Boga jest jego pozorne życie. Bóg w religii nie żyje od dawna, a jego śmierć potwierdzają jedynie ci, którzy jeszcze o nim mówią. Dziękuję bardzo.